Szanowna Pani Agato, Pani kierowniczko, drogie Panie z Centrum Edukacji Obywatelskiej, szanowny Panie Profesorze, tu zwracam się do Pana Igora, Profesora Igora Libaszenko. Dziękuję serdecznie za zaproszenie do udziału w tym projekcie i do możliwości podzielenia się kilkoma, nawet trochę dłuższymi, refleksjami na temat społeczeństwa obywatelskiego oraz na temat aktywności obywatelskiej, a szczególnie młodych. I występuję tutaj, powiedziałbym, w podwójnej roli, ponieważ z jednej strony pełniąc zadania Rzecznika Praw Obywatelskich bardzo intensywnie przyglądam się działalności organizacji pozarządowych, organizacji społecznych, szczególnie na szczeblu lokalnym. Jak również występuję także w roli wykładowcy Uniwersytetu SWPS, ponieważ na Wydziale Prawa akurat tak się składa, że prowadzę zajęcia pod tytułem społeczeństwo obywatelskie. Nawet mam taki moduł, który jest zatytułowany organizacje pozarządowe i to jest taki bardzo... Są bardzo ciekawe zajęcia, ponieważ mogę ze swoimi studentami, studentami prawa, nie tylko badać aspekty prawne działalności organizacji pozarządowych, ale także zastanawiać się nad różnymi formami takiego zaangażowania obywatelskiego. I postaram się podzielić takimi najważniejszymi refleksjami dotyczącymi tego, czym jest w ogóle społeczeństwo obywatelskie, a także w jaki sposób. Obywatele się angażują, mogą się angażować, albo jakie mamy dotychczasowe doświadczenia z tym związane. Jestem oczywiście gotowy, żeby odpowiedzieć na pytania. Tutaj pani Agata będzie mi przekazywała te pytania, żebyśmy mogli wejść w jakąś interakcję pod koniec naszego spotkania. Przechodząc do rzeczy, chciałbym przede wszystkim zastanawiając się nad tym, czym jest społeczeństwo obywatelskie? Musimy sięgnąć, zawsze mnie tak uczył mój szef, mój promotor, profesor Mirosław Wyżykowski do podstaw, a mianowicie do Konstytucji. Nasza Konstytucja, która została przyjęta w 1997 roku, jest w istocie Konstytucją społeczeństwa obywatelskiego, ponieważ Konstytucja daje różnego rodzaju gwarancje naszego uczestnictwa w życiu publicznym, ale także przyczyniania się do kształtowania wspólnoty wokół nas. Co więcej, musimy pamiętać, że Konstytucja Rzeczypospolitej nie wzięła się od tak po prostu na takiej zasadzie, że zgromadziła się grupa ekspertów i Konstytucję napisała. Później następnie Konstytucja została przyjęta w toku referendum, ale Konstytucja jest wynikiem wielu lat różnych, także negatywnych doświadczeń. I zawsze, jak mówię o Konstytucji, to zaczynam od preambuły. Na pewno preambułę nieraz czytaliście, ale chciałbym zwrócić Wam uwagę na jeden fragment, który jest moim zdaniem szczególnie ważny w Konstytucji, w preambule do Konstytucji. A mianowicie ten fragment brzmi tak: Pomnij gorzkich doświadczeń z czasów, gdy podstawowe wolności i prawa człowieka były w naszej ojczyźnie łamane pragnąc na zawsze zagwarantować prawa obywatelskie, a działaniu instytucji publicznych zapewnić rzetelność i sprawność, w poczuciu odpowiedzialności przed Bogiem lub przed własnym sumieniem. Ustanawiamy Konstytucję Rzeczypospolitej Polskiej jako prawa podstawowe dla państwa, oparte na poszanowaniu wolności i sprawiedliwości, współdziałaniu władz, dialogu społecznym oraz na zasadzie pomocniczości umacniającej uprawnienia obywateli i ich wspólnot. Spójrzcie, że to są słowa, które być może pięknie, one nie tylko pięknie brzmią. To autorem takim rzeczywistym autorem czy autorami preambuły byli panowie Stefan Wilkanowicz oraz Tadeusz Mazowiecki, związani z redakcją takich czasopism jak Więź oraz Znak. I oni tak naprawdę napisali ten tekst, który teraz czasami zdarza się nam czytać, nawet na różnych takich pięknych akcjach. Społecznych. Natomiast zwróciłbym Waszą uwagę na to, na dwie, dwa, dwie części tego, tego fragmentu preambuły. Po pierwsze, pomnik gorzkich doświadczeń z czasów, gdy prawa człowieka były w naszej ojczyźnie łamane. Co to oznacza? To oznacza, że to wszystko, co mamy w Konstytucji, jest wynikiem różnych negatywnych zjawisk, zdarzeń, które miały miejsce w naszej przeszłości. I te zdarzenia dotyczyły także Funkcjonowania społeczeństwa obywatelskiego. Bo jeżeli byśmy sobie spojrzeli, co się działo w Polsce 35 lat temu, 40-45 lat temu, to nie mieliśmy przestrzeni do wolnego społeczeństwa obywatelskiego. Jeżeli istniały jakiekolwiek organizacje społeczne, aktywności obywatelskie, to w zasadzie działały one na zasadzie takiej swoistej reglamentacji przez władzę, czyli jak władza się zgodziła, jak władza Uznała, że jakaś organizacja czy działalność obywatelska jej nie zagraża, to wtedy pozwalała na funkcjonowanie. Natomiast, jeżeli ktoś chciał być niezależny, jeżeli chciał promować swoje pomysły, chciał być krytyczny w stosunku do władzy, chciał ujawniać prawdy historyczne, no to niestety musiał działać w podziemiu musiał wydawać pracę podziemną, gazety, książki, prowadzić jakieś aktywności czy czy spotkania, i za to groziły no, naj, najpotężniejsze sankcje. Nie było przestrzeni do korzystania z wolności słowa, z wolności zrzeszania się, czy z wolności organizowania pokojowych zgromadzeń. To nie znaczy, że w tamtych czasach minionych nic nie można było zrobić, bo nawet w tamtych czasach różnym ludziom się udawały różne aktywności albo udało się wchodzić w pewną grę z władzami komunistycznymi, jednakże no, nie mieliśmy przestrzeni do Społeczeństwa obywatelskiego i to, że właśnie te wolności podstawowe dla funkcjonowania społeczeństwa obywatelskiego były wtedy łamane, jest niezwykle ważne z punktu widzenia myślenia o współczesnej konstytucji, o naszej konstytucji i o naszych gwarancjach praw obywatelskich. A po drugie, zauważcie, że w tej samej preambule, to co czytałem, mowa jest o tym, że. Funkcjonowanie państwa musi opierać się na dialogu społecznym oraz na zasadzie pomocniczości umacniającej uprawnienia obywateli i ich wspólnot. Dialog społeczny to no, chyba nam się intuicyjnie kojarzy z tym, że władza nie może podejmować decyzji tylko i wyłącznie na zasadzie my wiemy lepiej, tylko musi po prostu konsultować te decyzje z obywatelami na różne sposoby: poprzez konsultacje społeczne, wysłuchania publiczne, poprzez zapewnienie różnych metod. Partycypacji obywateli w procesie podejmowania decyzji. Ale druga zasada, zasada pomocniczości oznacza, że władza nie wszystko musi sama robić. Że wręcz przeciwnie, tam gdzie obywatele mogą sobie sami poradzić na samym dole i rozwiązywać jakieś określone problemy. To nie ma potrzeby, żeby władza tworzyła swoje własne struktury, jakieś jednostki organizacyjne, tylko wystarczy wzmocnić na przykład właśnie organizacje pozarządowe, organizacje społeczne, które się tym zajmują. Czyli jeżeli mamy jakąś, na przykład świetlicę wychowawczą dla młodzieży, to niekoniecznie musi być ona zaraz prowadzona przez gminę. Wystarczy, że jest jakaś organizacja, która wie, jak to robić, robi to dobrze, ma doświadczenie, i po prostu chodzi o to, żeby taką organizację pozarządową wspierać, a nie, a nie przejmować każdą formę aktywności obywatelskiej i zakładać struktury państwowe do tego. Zasada pomocności właśnie jej jakby kwintesencja polega na tym, że oddajemy jak najwięcej, jak najwięcej możemy obywatelom, i tym i ufamy, że obywatele sami najlepiej będą wiedzieli. Jak różne problemy na samym dole rozwiązywać, jak pomagać ludziom, jak zapewniać dla nich wsparcie. Dlatego, jak myślimy o społeczeństwie obywatelskim, to musimy pamiętać, że mamy te różne doświadczenia z przeszłości, mamy te zasady konstytucyjne, właśnie jak zasada współdziałania władz publicznych, zasada dialogu społecznego, zasada pomocniczości, ale także mamy bardzo konkretne prawa i wolności obywatelskie. Które nam dają możliwość działania w sferze publicznej. No, takie najważniejsze z tych praw to są przede wszystkim wolność słowa. To w zasadzie co teraz robimy? To nasze spotkanie jest korzystaniem z wolności słowa. Mogę się z wami spotkać, Wy możecie mi zadać pytania, Wy podejmujecie swobodną decyzję, czy w takim spotkaniu chcecie wziąć udział. Uniwersytet WPS podjął decyzję, że i Centrum Edukacji Obywatelskiej, że taki projekt chce realizować, to wszystko jest efekt korzystania z wolności słowa. Wolność organizowania pokojowych zgromadzeń, która w Polsce jest gwarantowana konstytucyjnie, aczkolwiek muszę przyznać, że w ostatnim czasie ze względu na pandemię doświadczamy różnych ograniczeń tych wolności. Te ograniczenia mnie niepokoją, interweniuję w tej sytuacji, kiedy tylko mogę i uważam, że to jest wielkie niebezpieczeństwo, że z ograniczeniami wolności zgromadzeń mamy aktualnie do czynienia. Aczkolwiek oczywiście zdaję sobie sprawę z tego, że wymogi sanitarne pewne ograniczenia mogą wprowadzać, tylko powstaje pytanie, czy tak intensywne. Czy wolność zrzeszania się, wolność zrzeszania się, czyli tworzenie dobrowolnych organizacji społecznych, które służą osiągnięciu pewnych trwałych celów, czyli temu, że przez, nie tylko poprzez jedno zgromadzenie, ale także poprzez cały szereg Różnych aktywności staramy się realizować jakieś nasze cele społeczne. Tak, zakładamy stowarzyszenia, fundacje, ale także różnego rodzaju mniej formalne grupy, inicjatywy, kolektywy czy różne takie przedsięwzięcia, które po prostu są nastawione na to, aby osiągnąć określony cel, ale niekoniecznie muszą przyjmować formę już bardzo konkretnej organizacji. Dla przykładu Mam czwórkę znajomych, którzy, czwórkę adwokatów, którzy kilka lat temu postanowili założyć inicjatywę wolne sądy. Ta inicjatywa zajęła się promowaniem idei niezależnego sądownictwa i takiego, można powiedzieć, wytłumaczeniu społeczeństwu, wytłumaczenia społeczeństwu, na czym polega funkcjonowanie wolnych i niezależnych sądów. I przykładowo ta inicjatywa przez kilka pierwszych lat działała na zasadzie takiej, że po prostu czwórka ludzi się dogadała i ze sobą współpracowała, nazywali się razem, że właśnie są razem inicjatywą. Dopiero bodajże w ostatnim roku, rok temu, przepraszam, zdecydowali się na zarejestrowanie tej inicjatywy jako organizacji pozarządowej. Do czego zmierzam? Do tego, że jak konstytucja mówi o tym, że mamy dobrowolne yy, możliwość zakładania dobrowolnych zrzeszeń, to niekoniecznie zaraz musimy przybierać formę organizacyjną. Forma organizacyjna jest nam potrzebna wtedy, kiedy chcemy faktycznie na przykład zbierać pieniądze na taką inicjatywę albo chcemy mieć jakąś inną, inny rodzaj rozpoznawalności czy, czy podejmować jakieś bardziej skomplikowane działania, aplikować o jakieś fundusze. Ale też mamy takie prawa jak na przykład prawo do petycji, prawo do skargi, prawo, które pozwalają nam na to, aby żądać pewnych działań od władz publicznych. Wydaje mi się, że w Polsce my wciąż nie doceniamy znaczenia prawa do petycji. Artykuł 63 Konstytucji mówi o tym prawie. Czasami podpisujemy jakieś petycje w internecie, czasami chcemy zachęcić władzę do jakiejś reakcji, ale wydaje mi się, że to prawo, ze względu na to, że ono wymaga, że skierowanie petycji wymaga odpowiedzi, oficjalnej odpowiedzi ze strony np. władz gminy albo jakiegoś innego organu administracji publicznej nie zawsze jest przez nas jakby doceniane i wykorzystywane. Czy wreszcie bardzo ważne prawo obywatelskie, jakim jest dostęp do informacji publicznej. O tym jeszcze będę mówił dzisiaj, ale jeżeli władza opiera się na zasadzie przejrzystości funkcjonowania, no to władza nie powinna ukrywać przed obywatelami informacji, które dla nich mogą być ważne i ten dostęp do informacji publicznej jest niezwykle istotny z punktu widzenia właśnie kontrolowania i sprawdzania tego co władza chciałaby przed nami ukryć albo po prostu służy nam temu żeby możemy dowiedzieć się pewnych rzeczy które nas najzwyczajniej w świecie interesują jestem jako rzecznik praw obywatelskich nie tylko dbam o Prawo dostępu do informacji publicznej. W wielu, wielu takich sprawach interweniowałem, ale też de facto jestem jednym z organów władzy publicznej. I też zdarzało mi się, na przykład, odpowiadać na różne wnioski obywateli składane w trybie wniosku o dostęp do informacji publicznej. I zapewniam Wam, że jak się jest po tej stronie, kiedy trzeba odpowiedzieć, to nie ma bardziej dyscyplinującej metody na działanie. To znaczy, jak się naprawdę zarządza jakąś instytucją publiczną. To, jeżeli się ma z tyłu głowy, że ktoś może się dopytać, ktoś może o coś zapytać i że trzeba będzie się z czegoś wytłumaczyć, to naprawdę dyscyplinuje każdego zarządzającego taką instytucją do tego, aby podejmować decyzje odpowiedzialne, przemyślane i aby w sposób no, działać maksymalnie taki przejrzysty i odpowiedzialny. Także tutaj ta relacja, jaka się tworzy między obywatelami a, a władzą, jest myślę, że niezwykle istotna. Także te wszystkie instrumenty my mamy w Konstytucji. One istnieją, z nich możemy korzystać. To jest kwestia naszej determinacji, jak z nich korzystamy, ale także to jest kwestia, oczywiście, na ile władza nam być może nie przeszkadza w ich korzystaniu z nich. Tak jak mówiłem, z wolnością zgromadzeń mamy ostatnio sporo kłopotów. Ale chciałbym teraz przejść do takiego, bo mówię, że rozwoju społeczeństwa obywatelskiego, ale być może warto byłoby, na potrzeby tego spotkania, tego wykładu, zdefiniować, czym w ogóle jest społeczeństwo obywatelskie. I y, znany socjolog, y, jedna z najwybitniejszych postaci polskiej socjologii, profesor Edmund Wnuk-Lipiński, zdefiniował społeczeństwo jako, cytuję, ogół niepaństwowych instytucji, organizacji i stowarzyszeń cywilnych działających w sferze publicznej. Tworzą go struktury względnie autonomiczne wobec państwa. Powstające oddolnie i charakteryzujące się na ogół dobrowolnym uczestnictwem swoich y, członków. Czyli zauważmy, że na pojęcie społeczeństwa obywatelskiego y, składają się y, różnego rodzaju instytucje, organizacje, podmioty, które chcą działać nie w sferze prywatnej, ale w sferze publicznej, czyli chcą zajmować, zabierać głos w tym wszystkim, co nas dotyczy, w, tym wszystkim, w tych wszystkich sferach, które nazwalibyśmy, Sferą publiczną. To niekoniecznie muszą być tylko i wyłącznie takie organizacje społeczne tradycyjne, jak fundacje czy stowarzyszenia. To mogą być także związki zawodowe, to mogą być organizacje pracodawców, organizacje rolników. To mogą być także uznaje się, że do społeczeństwa obywatelskiego mogą należeć pod, w pewnym zakresie także różne grupy interesu, firmy lobbyingowe, stowarzyszenia lobbyingowe. To, może być tak, że to mogą być także kościoły i związki wyznaniowe. Ale najczęściej, oczywiście, jak myślimy o społeczeństwie obywatelskim, to myślimy o tych tradycyjnych stowarzyszeniach, fundacjach, właśnie ewentualnie związkach zawodowych. Też w, polskim, w polskiej rzeczywistości wydaje mi się, że istotny wpływ na funkcjonowanie społeczeństwa obywatelskiego mają także samorządy zawodowe. Co to są samorządy zawodowe? To są te zrzeszenia, które, do których przynależność najczęściej jest obowiązkowa i które zrzeszają osoby, które wykonują zawody zaufania publicznego. Czyli przykładowo, chcesz być adwokatem, musisz należeć do samorządu zawodowego adwokatury. Chcesz być lekarzem, tak samo musisz należeć do izby lekarskiej. Chcesz być architektem, też musisz należeć do właśnie samorządu zawodowego. Architektów. Dlaczego one są istotne? Ponieważ one reprezentują nie tylko interesy swoich członków, czyli nie tylko zabiegają o to, żeby na przykład adwokaci mieli wyższe stawki za pomoc urzędu, ale także oni zabierają, one, te samorządy zabierają głos w sprawach, które są dla nas ważne. Na przykład, właśnie adwokaci często zabierają głos w obronie praworządności, czy w obronie praw osób, które są wykluczone czy dyskryminowane. Czy leka samorząd lekarzy ubiega się o odpowiednie standardy leczenia? Także to wszystko też wpływa na funkcjonowanie społeczeństwa obywatelskiego. Natomiast takie pojęcie, które bardzo często jest stosowane, to jest pojęcie trzeci sektor. Nawet jest wydawane takie czasopismo naukowe pod tytułem Trzeci sektor. Dlaczego trzeci sektor? Dlaczego trzeci, a nie drugi, czy pierwszy, albo czwarty? Trzeci, ponieważ chodzi o to, że pierwszym z tym sektorem to jest sektor publiczny, czyli sektor władz publicznych. Drugi sektor to jest sektor prywatny, czyli tego, to wszystko, co się dzieje w naszych życiach prywatnych, ale także w sferze, w szczególności biznesu i działalności gospodarczej. A sektor, trzeci sektor to jest właśnie ten sektor pozarządowy, sektor społeczny, ten, który nie tyle opiera się na dbaniu o własny interes gospodarczy, co właśnie uczestniczy i zabiega o to, aby to nasze życie społeczne wyglądało jak, jak najlepiej. Tak, dlatego tak, takie pojęcie też warto wydaje mi się, że stosować. I jeszcze jest takie pojęcie, które wywodzi się z książek znanego filozofa Karla Popera, a mianowicie pojęcie społeczeństwa otwartego. Społeczeństwo otwarte to jest, to jest społeczeństwo, które charakteryzuje się tym, że można dokonywać na bieżąco oceny polityki państwowej i w ogóle polityk publicznych przez społeczeństwo w drodze otwartej dyskusji. Co więcej, w społeczeństwie otwartym, jeżeli dochodzi do zmiany władzy, to zmiana ta dokonywana jest w sposób pokojowy, czyli jedni kończą swoją kadencję parlamentarną, odchodzą, następują są wybory. Oddają możliwość sprawowania władzy przez, przez następców. To jest też cecha społeczeństwa otwartego, że tutaj, jakby ta sekwencja wydarzeń politycznych jest zupełnie naturalna i, i przewidywalna, tak jak to powinno następować w demokracji. Ale także bardzo ważną cechą społeczeństwa otwartego jest to, że obywatele mają pełne prawo korzystania z praw obywatelskich, czyli jeżeli chcą wyrazić swój, Sprzeciw swoje zaniepokojenie, dać głos, oddać głos w debacie publicznej, to mają ku temu pełną możliwość. Czyli mogą korzystać z tych praw, o których mówiłem: wolność zrzeszania się, zgromadzenia się, wolność słowa, prawo dostępu do informacji publicznej, ale także i to jest mi się wydaje, coś bardzo ciekawego, co, czego nie dostrzegamy czasami, a mianowicie w społeczeństwie otwartym istnieje możliwość. Pełna możliwość dokonywania awansu zawodowego i społecznego. Co to oznacza? To znaczy, że struktury władzy, struktury gospodarcze, struktury y, y, różnych sfer interesu nie są skonstruowane w taki sposób, że uniemożliwiają awans zawodowy i społeczny. Słowem, jeżeli chcesz awansować zawodowo i społecznie, czyli na przykład zrobić karierę albo y, zrealizować swoje marzenia, osiągnąć sukces gospodarczy. To jest to zależne od Twojego talentu, szczęścia, kwalifikacji, kompetencji i własnej pracy i determinacji, a nie jest to zależne od jakichś, można powiedzieć, czynników, na które nie masz wpływu. Czyli na przykład istnienie jakichś nieformalnych układów władzy albo istnienie jakichś barier rzędu. Barier mafijnych czy barier związanych z istnieniem jakichś warstw społecznych, które są w sposób szczególny uprzywilejowane. Także im większa ta możliwość właśnie awansu zawodowego, która jest zależna od nas samych, tym można by powiedzieć, tym bardziej społeczeństwo jest otwarte. I co jest przeciwieństwem społeczeństwa otwartego? Oczywiście społeczeństwo zamknięte. To jest społeczeństwo, w którym nie ma otwartej dyskusji, w których nie ma normalnych możliwości awansu zawodowego. To jest społeczeństwo, w którym, w którym społeczeństwo nie może podejmować otwartej dyskusji o sprawach, a jeżeli taką dyskusję podejmuje, to jest z tego tytułu represjonowane. To są te formy, które prawda, oczywiście podążają w kierunku systemów i oczywiście systemy takie jak systemy autorytarne czy totalitarne będą składały się na, będą mieściły się w definicji właśnie społeczeństw zamkniętych. Oczywiście ta granica między społeczeństwem otwartym a zamkniętym nie jest zero-jedynkowa. To nie jest tak, że albo mamy, albo nie mamy, tylko ta granica może się przesuwać. Czyli, przykładowo, nawet jak spojrzymy na Rosję, no to widzimy wiele przejawów społeczeństwa zamykającego się. Ale to wciąż nie jest jeszcze tak całkowicie domknięte społeczeństwo, chociaż sprawa Aleksjana Walnego oczywiście jest pod tym względem bardzo symboliczna to, co się stało i to, w jaki sposób został, jest traktowany przez władze rosyjskie. I z pewnością można powiedzieć, że ten system się domyka. Natomiast to nie znaczy, że tam obywatele nic już nie mogą powiedzieć. Jeszcze pewne możliwości wpływu i krytyki władzy mają, aczkolwiek prawdopodobnie niewielkie, jeżeli chodzi o. Zmianę władzy w sposób, który byłby przewidywalny i który nie oznaczałby po prostu rewolucji. Ale to, co chciałbym, żebyście zapamiętali, to to, że, że to są trochę ta różnica między tym społeczeństwem otwartym a zamkniętym, i to, te wszystkie stany pośrednie to jest trochę takie jak różne odcienie szarości, tak, że może być trochę bardziej biało, może być trochę bardziej szaro bądź, bądź wręcz to może zmierzać w kierunku. Koloru czarnego. I to oczywiście wszystko zależy od różnych czynników i tego, jak one występują w ramach danego, danego systemu. Natomiast odnosząc się jeszcze i wracając do, do kwestii społeczeństwa obywatelskiego, musimy pamiętać, że jeżeli już to społeczeństwo obywatelskie funkcjonuje, jeżeli są w nim społeczeństwa, są w nim organizacje społeczne, to te organizacje społeczne mają określone cele do osiągnięcia. One. Zajmują się różnymi sprawami. W Polsce mamy kilkadziesiąt tysięcy różnych organizacji społecznych, ale chciałbym tak w skrócie powiedzieć, jakie to, są, jakie to mogą być cele tych, tych organizacji. To może być na przykład zapewnienie bezpieczeństwa i wsparcia dla członków organizacji. Jeżeli na przykład powstaje organizacja, która, a bardzo dużo jest takich organizacji działających na szczeblu lokalnym, wiele z nich poznałem, jak na przykład stowarzyszenie rodziców dzieci z autyzmem, no to głównym celem takiej organizacji jest to, aby wymieniać się doświadczeniami, aby zapewniać sobie wsparcie, aby wymieniać się, aby wymieniać się inform... najlepszymi praktykami, jak sobie, jak najlepiej wychowywać dzieci z autyzmem. I takich organizacji, takich oddolnych, które rozwiązują różne problemy lokalne, jest naprawdę bardzo sporo. I one są czymś bardzo naturalnym dla społeczeństwa obywatelskiego, ponieważ jak widzimy problem, to gromadzimy się w większej grupie i mówimy razem raźniej, razem jesteśmy w stanie sobie z czymś konkretnym poradzić. Organizacje pozarządowe mogą się także zajmować, na przykład, takimi zupełnie zwyczajnymi rzeczami, jak kultura i rekreacja. Jeżeli mamy, możemy mieć, mamy mnóstwo w Polsce organizacji typu Stowarzyszenie Hodowców, pielęgnic czy, czy pyszczaków z jeziora Tanganika. I to jest celem takiego stowarzyszenia jest nic więcej, jak po prostu wymiana doświadczeń i, i, i własnych zainteresowań, wzmacnianie się wzajemne, jeżeli chodzi o realizacji naszych potrzeb tutaj społecznych, potrzeb kulturalnych, rekreacyjnych związanych czy to z hodowlą rybek akwariowych, czy ze sportem, czy z jakimiś kwestiami kultury. I to jest zupełnie naturalne, że organizacje pozarządowe do, tego, do realizacji takich celów także mogą służyć. To może być także, drodzy Państwo, działalność religijna. Nie zawsze przecież działalność religijna może, musi się odbywać w ramach kościołów i związków wyznaniowych, na przykład wokół Kościoła katolickiego, rzymskokatolickiego jest całkiem sporo różnych organizacji, które zapewniają wsparcie swoim wiernym albo dają im przestrzeń do jakiejś dodatkowej działalności, czasami także nawet działalności krytycznej wobec samego kościoła. Na przykład taką organizacją jest Klub Inteligencji Katolickiej, który no, też jest bardzo aktywny, jeżeli chodzi o wzmacnianie młodzieży, ma takie specjalne programy. Wychowawcze dla, dla młodzieży, no i akcentuje takiego ducha wychowania, w, 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 takiego otwartego na świat chrześcijanina. Czy wreszcie bardzo duża część działalności pozarządowej to jest działalność charytatywna, działalność w zakresie filantropii oraz w zakresie zabezpieczenia społecznego i zdrowotnego. No chyba ten najlepszy polski przykład organizacja najbardziej przez wszystkich szanowana z poziomem zaufania społecznego. Przekraczającym nawet zaufanie społeczne do wojska, to jest Wielka Rokieta Świątecznej Pomocy. Nie wiem, czy wiecie, że WOŚP charakteryzuje się zaufaniem na poziomie około 90% polskiego społeczeństwa. To jest coś absolutnie nieprawdopodobnego. To jest coś, z czego my możemy być dumni nie tylko w kraju, ale także na świecie, że udało się taką organizację zorganizować. Ale proszę zauważyć, to jest właśnie organizacja, która zaj zajmuje się głównie działalnością charytatywną. Oczywiście, oprócz tego, jeżeli Owsiak podejmuje czasami pewne działania na przykład dotyczące wzmocnienia niektórych tematów z zakresu ochrony zdrowotnej, takich jak na przykład ostatnio psychiatria dziecięca, geriatria, jak ratownictwo medyczne, jak pierwsza pomoc, ale co do zasady główna część to jest zbieranie pieniędzy celem ich dystrybucji na potrzeby zdrowotne, czyli de facto klasyczna działalność charytatywna. Wreszcie są organizacje, które się zajmują rzecznictwem, i obroną interesów. Co to jest rzecznictwo? Rzecznictwo to jest inaczej to jest takie polskie tłumaczenie amerykańskiego słowa, angielskiego słowa advocacy, czyli upominanie się o coś, dopominanie się jakiejś reakcji ze strony władz publicznych, skazywanie na jakiś problem, przeprowadzanie kampanii społecznych i taką organizacją no, typowo rzeczniczą jest moim zdaniem na przykład młodzieżowy strajk klimatyczny, tak? Młodzieżowy strajk klimatyczny mówi My chcemy żyć w czystym środowisku, chcemy, aby władze podejmowały starania na rzecz walki przeciwko zmianie klimatu, aby porozumienia paryskie były w pełni realizowane, aby Polska osiągnęła neutralność klimatyczną i, i odpowiednie podobne działania są podejmowane w innych państwach na świecie. I tym taką osobą, symbolem tego ruchu. Stała się Greta Thunberg. Ale to są dokładnie działania rzecznicze, działania typu właśnie adwokacji, ponieważ chodzi o upominanie się o określone wartości. Wreszcie, ale możemy oczywiście mówić o, o takich rzeczach na już takim szczeblu, powiedziałbym globalnym, ale na przykład taką organizacją, która też w dużej mierze zajmuje się rzecznictwem, jest na przykład taka organizacja warszawska, Miasto jest nasze. To jest organizacja, która dba o to, żeby przestrzeń miejska była dobrze zagospodarowana, żebyśmy też odpowiedzialnie podchodzili do korzystania z przestrzeni miejskiej. I na przykład ostatnio mi bardzo zaimponowali, bo wpadł na taki pomysł, żeby zrobić monitoring, żeby, żeby zrobić monitoring, w jaki sposób kierowcy poruszają się na ulicach warszawskich miast i ustawili w którymś miejscu kamerę i zaczęli badać, że wszyscy, i wykazać, że wszyscy kierowcy jeżdżą z prędkością co najmniej 60-70 na godzinę. No i pokazali, że po prostu policja w ogóle na to nie reaguje i że w związku z tym, że w związku z tym należy coś z tym zrobić i, i poprawić stan. Przestrzegania prawa w tym zakresie i że policja po prostu tego problemu nie powinna lekceważyć. I mówiąc o tym, chciałbym powiedzieć, że też to, w, że mamy jeszcze jeden taki typ działalności organizacji pozarządowych, a mianowicie działalność monitoringowa. To jest działalność, która niekoniecznie musi zaraz polegać na przeprowadzaniu jakichś wielkich kampanii społecznych, ale po prostu polega na sprawdzaniu, jak władze publiczne, Wywiązują się ze swoich obowiązków prawnych, czyli na przykład, czy przestrzegają praw człowieka, czy przestrzegają obowiązującego prawa. I w tym, w tym zakresie organizacje mogą się róż, różne, mogą dokonywać różnych sprawdzań, weryfikacji, dopytywać się o informacje, pozyskiwać informacje. I uważam, że to jest działalność, która absolutnie pięknie się w Polsce rozwija. I tak naprawdę, to jest taki typ działalności, gdzie czasami Powiedziałbym, sky is the limit, to znaczy, że nie ma ograniczeń dla naszej wyobraźni, co moglibyśmy i w jaki sposób y, 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 sprawdzić. I y, będę mówił dzisiaj jeszcze o jednym bardzo konkretnym przykładzie, y, dlaczego właśnie uważam, że ta działalność monitoringowa może mieć fenomenalne y, skutki dla rozwoju y, społeczeństwa y, obywatelskiego. Y, I oczywiście ten monitoring może dotyczyć różnych rzeczy. On może dotyczyć Przestrzegania praw człowieka, ochrony środowiska, gospodarki śmieciami może dotyczyć właśnie to wspomnianej kontroli prędkości, przestrzegania praw kobiet, przestrzegania praw osób LGBT może weryfikować dostępność różnych praktyk i działań na rzecz osób z niepełnosprawnościami, ale co więcej, on może dotyczyć nie tylko władz publicznych, ale na przykład działalności korporacji. Równie dobrze możemy sobie wyobrazić, że nie tylko kontrolujemy władze, ale na przykład kontrolujemy polityki Facebooka w zakresie usuwania treści, które są sprzeczne z prawem. To też może być przedmiot monitoringu, o ile stworzymy do tego dobrą, dobrą metodologię i, i dobrze to przygotujemy. Wreszcie, jeżeli chodzi o działalność społeczną, to dodałbym jeszcze, że funkcją organizacji pozarządowych może być organizacja działalności wolontaryjnej. Czyli przykładowo y, istnieje potrzeba w środowisku lokalnym, żeby odwiedzać seniorów i czytać im książki. Bo seniorzy bardzo, albo przynieść im zakupy. Seniorzy bardzo potrzebują kontaktu, często są samotni i właśnie takie pójście do nich na herbatę i przeczytanie kilku stron Sienkiewicza y, może być dla nich czymś naprawdę najważniejszym wydarzeniem w ciągu tygodnia. Tak? no ale jeżeli wpadniemy na taki pomysł, że chcemy to robić, no to ktoś musi to wszystko w cudzysłowie ogarnąć, tak? Czyli to może być funkcja organizacji pozarządowej. Także powołujemy Stowarzyszenie Wsparcia Seniorów, mamy 100 wolontariuszy, którzy, i 100, i wol, którzy po, oferują się z tego typu pomocą, no ale ktoś później musi skoordynować, dlaczego Jasiek pójdzie do pani, e, pani Pieńkowskiej, a dlaczego Marysia pójdzie do pani e, Walewskiej. Ktoś to musi po prostu najzwyczajniej w świecie ogarnąć i taka. Organizacja i koordynacja działalności wolontaryjnej to także może być funkcja organizacji pozarządowej, czy wreszcie funkcja organizacji to jest zapewnienie określonych usług. Pamiętacie, co mówiłem o tej zasadzie pomocniczości, że czasami pewne usługi na szczeblu lokalnym nie muszą być wykonywane przez władzę. Przykładowo, jeżeli mamy osoby, które są dotknięte kryzysem bezdomności, to niekoniecznie musimy powoływać państwową jednostkę i państwowe schronisko, które będzie się zajmowało osobami dotkniętymi kryzysem bezdomności. Może być to na przykład schronisko imieniem świętego brata, świętego, świętego brata Alberta, które w Gdańsku na przykład będzie prowadziło takie schroniska i po prostu będzie realizowało określone usługi na rzecz społeczności lokalnej, a w ten sposób, czyli będzie wypełniało określoną potrzebę i będzie z tego tytułu wynagradzane przez władze, Władze publiczne, czyli władze będą rekompensowały koszty prowadzenia takiej działalności. Czy na przykład bardzo popularna forma, być może czasami nawet niedostrzegalna, a, a już szczególnie mam nadzieję, niedostrzegalna przez młodych ludzi, jak na przykład koła anonimowych alkoholików. Tak? Przecież zazwyczaj te koła anonimowych alkoholików to są różnego rodzaju stowarzyszenia powstające na szczeblu lokalnym, które zapewniają wsparcie dla osób, które wpadły w uzależnienie. I dzięki temu wykonują określoną usługę na rzecz społeczności lokalnej, a z tego tytułu są dostają odpowiednie granty, odpowiednie wsparcie finansowe ze strony np. władz, ze strony władz lokalnych. Dodałbym jeszcze do tego do tych wszystkich działań, jeszcze takie działania, które są już bardzo zaawansowane i bardzo wymagające, aczkolwiek widzę, że coraz więcej organizacji się tym zajmuje. To jest coś, czym ja się zajmowałem przez wiele lat pracując. Fundacji Helsińskiej, Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka, a mianowicie jest takie działanie, które się nazywa Litygacja Strategiczna. Co to takiego jest? Litygacja Strategiczna to jest trochę kalka językowa od słowa angielskiego Strategic Litigation, i to jest y, y, trochę powielenie takich amerykańskich y, y, praktyk y, i y, praktyk występujących w państwach anglosaskich, a mianowicie, aby poprzez drogę sądową, poprzez precedensowe sprawy sądowe dążyć do osiągnięcia. Precedensowych rozstrzygnięć. No, mam tutaj przy sobie taką książkę, która o tym opowiada. Książka się nazywa Fight of the Century. Writers Reflect on 100 Years of Landmark ACLU Cases. Książka, która opowiada o stu najważniejszych sprawach prowadzonych w Stanach Zjednoczonych przez amerykańską organizację American Civil Liberties Union. To jest organizacja, która no jest wiodąca, jeżeli chodzi o tego typu metodę, ale w Polsce jest coraz więcej takich inicjatyw. Takie inicjatywy podejmuje. Kampania Przeciw Homofobii, Stowarzyszenie Watchdog Polska, Helsińska Fundacja Praw Człowieka, Stowarzyszenie Interwencji Prawnej, Fundacja Client Earth. Cały szereg organizacji, które właśnie prowadzą przez lata strategiczne sprawy sądowe po to, aby doprowadzić do przełomowego rozstrzygnięcia, przełomowego wyroku. I to też może być forma zaangażowania organizacji pozarządowej w sprawy publiczne, forma tej, tego aktywnego obywatelstwa. I wreszcie, może już ostatnia taka forma, o której chciałbym powiedzieć, to są działania edukacyjne. Przecież jesteśmy tutaj i uczestniczkami tego dzisiejszego spotkania są przedstawicielki Centrum Edukacji Obywatelskiej. A przecież Centrum Edukacji Obywatelskiej to jest właśnie organizacja pozarządowa, której celem jest, jak sama nazwa wskazuje, edukacja obywatelska, tak? czyli kształtowanie określonych postaw, wskazywanie dlaczego dlaczego te wartości związane z, z edukacją obywatelską są istotne, jakie są najlepsze metody takiej właśnie edukacji o wartościach konstytucyjnych. Inna, inna forma, być może niektórzy z Was się spotkali, to stowarzyszenie imieniem imienia profesora Zbigniewa Hołdy, które prowadziło i prowadzi cały czas taki projekt tydzień konstytucyjny. Jeżeli w Waszej szkole się pojawił jakiś adwokat, radca prawny, sędzia, który prowadził zajęcia, no to prawdopodobnie z namaszczenia i w wyniku koordynacji zapewnionej przez Stowarzyszenie imienia profesora Zbigniewa Hołdy. Czy wreszcie super ważna aktywność, którą podjęła słynna nasza polska modelka Ania Rubik, która założyła organizację SexEd.pl zapewniającą dostęp i promocję edukacji seksualnej. Dla, dla młodzieży. Moim zdaniem, działalność absolutnie niezwykle ważna, ponieważ wypełnia pewną lukę, która istnieje w naszym systemie edukacji. I myślę, że tego typu działania na zasadzie edukacji, podnoszenia świadomości są bardzo ważne. Co więcej, są to działania, które mogą być podjęte przez w zasadzie każdego. To znaczy, jeżeli mamy coś ciekawego, czym chcielibyśmy się podzielić, to tego typu działania możemy uruchomić. Tak? Jeżeli jesteśmy młodymi obywatelami, to na przykład właśnie wracając do tego przykładu seniorów, no możemy ich nauczyć, jak korzystać odpowiedzialnie z mediów społecznościowych. W ogóle, jak założyć konto na, na tym Facebooku, czy, a jeżeli to jest senior profesjonalista, to może na LinkedIn. Nie wiem, czy seniorzy na TikToku by się akurat dobrze odnaleźli, ale myślę, że Facebook prawdopodobnie jest czymś dla nich odpowiednim i można by sobie spokojnie wyobrazić działalność pozarządową, polegającą na tym, że tworzy się właśnie różne inicjatywy, które promują tego typu mechanizmy czy. Czy uczą po prostu tych podstawowych umiejętności cyfrowych seniorów? I myślę, że młodzi obywatele akurat sobie znacznie lepiej by z tym poradzili niż ci starsi, którzy nagle by próbowali być ekspertami od, od tego, jak robić Instagram Stories. Tak, no starsze osoby, myślę, że mówię o sobie samym, tak? bo wiem, że ile mi samemu zajmuje uczenie się tego wszystkiego, i, a dla Was to jest, mam wrażenie, chleb po prostu powszedni i nie macie z tym większego kłopotu. Słowem, tak naprawdę te różne formy działania one istnieją i to jest tylko tak naprawdę od nas zależy z jakich my form skorzystamy i z jakie, jakie formy wykorzystamy. No dobrze, tylko że w tym kontekście powstaje pytanie, No dobrze, ale co warto w takim razie zrobić w Polsce? co bo różne formy są, różne formy istnieją Mamy też podstawę, o której mówiłem teoretyczną i konstytucyjną, dlatego, Zaangażowania obywatelskiego. Natomiast jak się zastanawiamy, co warto zrobić, to musimy sobie odpowiedzieć na pytanie, kim chcemy być. To nie jest tylko kwestia, co chcemy zrobić, ale kim chcemy być. I wydaje mi się, że tutaj odpowiedź na to daje nam pojęcie obywatelstwa. Obywatelstwo nam się powszechnie kojarzy z tym, że mamy, że mamy tak zwaną przynależność do danego państwa. Tak, jesteśmy obywatelami Polski, Niemiec, Francji, posługujemy się paszportem jedziemy za, na, za granicę na, na wakacje, możemy prawda, tym paszportem się legitymować. On nas upoważnia do, w niektórych miejscach do przekraczania granic, w niektórych trochę musimy uzyskać wizę. Jeżeli mamy jakieś kłopoty, to możemy się zwrócić do naszej ambasady, konsulatu, aby nam w tych kłopotach, w rozwiązaniu tych kłopotów y, pomogły. No dobrze, ale obywatelstwo ma także swój taki Prawnicy mówią wymiar wewnętrzny. Co to oznacza? To znaczy, że obywatel to jest także członek określonej wspólnoty politycznej, czyli przynależymy do określonej wspólnoty, co oznacza, że mamy odpowiedzialność za nadawanie kształtu, jak ta wspólnota funkcjonuje, jesteśmy odpowiedzialni za jej losy, możemy korzystać z pewnych praw, które mamy jako obywatele, jako członkowie tej wspólnoty, ale także mamy określone obowiązki. Na przykład, taki ciekawy obowiązek, który mamy w Konstytucji, o którym mało kto wie, to jest to, że mamy obowiązek dbania o, o środowisko naturalne. Że mamy mam artykuł 86 Konstytucji, mówi, że każdy jest obowiązany do dbałości o stan środowiska i ponosi odpowiedzialność za spowodowane przez siebie jego pogorszenie. Także wydaje mi się, że czasami, jak widzimy różne sytuacje związane z ochroną środowiska, to warto o tym przypominać. Mamy także oczywiście prawo oddawania głosów w wyborach to jest to nasze podstawowe prawo obywatelskie, ale to bycie aktywnym obywatelem nie powinno się sprowadzać tylko do tego, że raz na te kilka lat pójdziemy na wybory, ale także do zaangażowania w te różne działania między wyborami. Wreszcie, ja w ogóle uważam, że wiek wyborczy powinien w Polsce ulec obniżeniu i ten wiek 18 lat jest zbyt wysoko postawiony. W niektórych państwach już wprowadzono zmianę konstytucji i obniżono wiek na poziom 16 lat. Moim zdaniem taka debata w Polsce nas też czeka i, i prędzej czy później o tym będziemy dyskutowali. I, i wreszcie, to bycie tym aktywnym obywatelem oznacza korzystanie z praw obywatelskich. No i teraz powstaje pytanie. Jak można z tych praw obywatelskich korzystać współcześnie? Jako rzecznik praw obywatelskich sformułowałem taki dokument programowy, który się nazywa Agenda 2035, gdzie wskazałem pewne takie wyzwania rozwojowe, które nas czekają. Także odbyłem liczne spotkania regionalne. Odwiedziłem i miałem spotkania w 200 miastach w całej Polsce. I z tego. Wysnuwam pewne wnioski odnośnie tego, co w Polsce można byłoby zrobić i co jest ważne także dla, szczególnie dla Was. Po pierwsze, to są zagadnienia związane z ochroną środowiska i zmianą klimatu. Już wspominałem o młodzieżowym strajku klimatycznym, ale młodzieżowy strajk klimatyczny on odnosi się do zagadnień o charakterze takim, powiedziałbym, bardzo już ogólnym, ogólnospołecznym. Natomiast moim zdaniem nie powinniśmy. Nie doceniać różnych działalności podejmowanych na szczeblu lokalnym. Ja wielokrotnie spotykałem się z tym, że na szczeblu lokalnym istnieją różnego rodzaju truciciele środowiska czy to fermy kurze, bądź fermy przemysłowe, czy wysypiska śmieci, szczególnie nielegalne, czy trujące fabryki, czy wreszcie smog, który występuje w danej miejscowości. I każda z tych, każda z tych Niepokojących aktywności zasługuje tak naprawdę na reakcję społeczną i daje podstawę do tego, żeby podejmować różne działania i różne inicjatywy. Co więcej, można, można dzielić się doświadczeniami, można korzystać z doświadczeń innych miast. Przykładowo, jak ktoś mnie pyta, nie wiem, byłem niedawno w, w piekarach śląskich, i ktoś mnie pyta, co mogę zrobić w sprawie smogu. No to ja mówię, to pojdź naj, najpierw do rybnika i spytaj się, co zrobili mieszkańcy rybnika, ponieważ oni wiedzą doskonale i stworzyli całą mechanizmy wpływu i nacisku na władze lokalne, żeby sobie z tym smogiem poradzić. Słowem, ja dostrzegam wielką wagę takiego można powiedzieć, dzielenia się. Dobrymi doświadczeniami pomiędzy różnymi jednostkami samorządu terytorialnego, bo w Polsce naprawdę mamy sporo dobrych aktywistów, tylko oni na szczeblu lokalnym, tylko oni czasami wzajemnie o sobie po prostu nie wiedzą. Druga taka wartość, o której chciałem powiedzieć, to jest różnorodność i przeciwdziałanie dyskryminacji. Niestety w Polsce obserwujemy coraz większą polaryzację i napięcia na, na tym tle. Niektóre prawa nie są wystarczająco szanowane. Co więcej, myślę, że szkoła nie zapewnia wystarczającego wsparcia w zakresie takiej porządnej dyskusji o właśnie edukacji antydyskryminacyjnej, o potrzebie włączania różnych grup społecznych w naszą, w naszą społeczność, w potrzebę akceptacji oraz tolerancji. Wręcz niektóre tematy są rozgrywane w taki sposób, aby jątrzyć, aby powodować... Szczególne napięcia i tutaj uważam, że młodzi ludzie mają szczególną rolę do odegrania, ponieważ z jednej strony młodzi ludzie poszukują rzetelnej wiedzy, ale z drugiej strony też, ja to obserwuję, podejmują cały szereg działań na rzecz przeciwdziałania dyskryminacji. I takie akcje jak tęczowy piątek, działania charytatywne na potrzeby różnych osób chorujących czy osób z niepełnosprawnościami. Uświadamianie potrzeb takich osób, uświadamianie, jaką rolę mogą pełnić w naszej społeczności migranci i uchodźcy, przedstawiciele różnych religii mniejszościowych, dążenia na rzecz poznawania kultur. To, to wszystko się w polskich szkołach dzieje. I, ale powstaje pytanie, czy wystarczająco mocno, czy ma wsparcie ze strony władz szkolnych, a jeżeli nie ma, to na ile możemy tworzyć różne struktury pozaszkolne i wzajemnie się w tym zakresie wzmacniać i, i zapewniać sobie wsparcie. To jest moim zdaniem szalenie ważne, właśnie biorąc pod uwagę te, to napięcie polityczne i to, że szkoła nie zawsze to wsparcie oferuje. To jest także kwestia no, tworzenia takich różnych struktur. Być może czasami pozaszkolnych jest ważne z punktu widzenia kryzysu zdrowia psychicznego i, i problemów, czy to z dostępem do psychologa, czy z psychiatrią dzieci i młodzieży. Tutaj na ten temat niedawno taką wstrząsającą książkę napisał Janusz Schwertner i Witold Bereś pod, pod tytułem szramy, pod tytuł Jak, psychos jak psychosystem niszczy nasze dzieci. Natomiast jak już mówimy o kwestiach różnorodności, przeciwdziałania dyskryminacji, uważam, że to jest ta przestrzeń, gdzie nie powinniśmy zapominać o przeszłości. Rok temu Marian Turski, jeden z ocalałych z Holokaustu, był więzień obozów Auschwitz, no, sformował to słynne 11. przykazanie nie bądź obojętny. I to nam powinno przypominać, że jak dyskutujemy o tych zagadnieniach, to nie dyskutujemy o nich abstrakcyjnie, ale bierzemy pod uwagę, Także różne doświadczenia z przeszłości. Te nasze aktywności mogą także tego dotyczyć, mogą właśnie dotyczyć pamięci o, o przeszłości. Wreszcie kolejna rzecz to, kolejne takie zagadnienia, o którym chciałem powiedzieć, to są zagadnienia związane z wolnością słowa i dezinformacją. Ja myślę, że współcześnie w Polsce my wszyscy czujemy się coraz bardziej zagubieni w tym chaosie informacyjnym. Chaosie, który jest spowodowany tym, że niektóre media. Prezentują tylko i wyłącznie pewien, można powiedzieć, politykę rządu i, i mają wymiar informacyjny, który służy realizacji polityki rządu. Z kolei inne media mogą być może nadmiernie nastawiać się na promowanie innych sił politycznych, a niekoniecznie działać w sposób neutralny. Czyli ta, ta polaryzacja w społeczeństwie dotyka także po prostu mediów i, i może mieć wpływ na ich rzetelność i na odbiór informacji. Po drugie, zmienia nam się kontekst nośników informacji, z których korzystamy. Na pewno słyszeliście o słynnym pojęciu... Banki, tak, że jesteśmy w swojej bańce i w naszej bańce rozmawia się na określone tematy, a w związku z tym nie wiemy o tematach z innej bańki i nie jesteśmy w, świata, w stanie zrozumieć świata trochę lepiej. Brakuje nam często przewodników, takich osób, które by nam wytłumaczyły, jak mogłyby, można by poszczególne zagadnienia interpretować. A jednocześnie czujemy potrzebę no, zrozumienia świata. I wydaje mi się, że to jest bardzo ważne właśnie z punktu widzenia. Przekazywania wiedzy, zdobywania wiedzy dla samego siebie, ale także przekazywania wiedzy rówieśnikom, wydaje mi się, że ważne jest także docenienie tych starszych, którzy mogą być po prostu, albo są autorytetami dla, dla, dla młodszych. Ci starsi czasami być może nazywacie ich, bywa także, nazywacie ich niesympatycznie, czy to bumerami, czy dziadersami. Ale oni czasami mają jednak coś do powiedzenia i do przekazania, bo to wynika czy to ze zdobytego wykształcenia, czy ze zdobytej po prostu wiedzy przez, przez wiele lat i warto czasami z ich tych doświadczeń korzystać. Natomiast chciałbym też podkreślić, że fundamentalne znaczenie mają wolne media, i ci niezależni dziennikarze, którzy są w stanie przekazywać rzetelne informacje, i te wolne media warto doceniać, warto wspierać. Warto być może nawet przeznaczyć te 3-5 złotych z, z waszych prywatnych pieniędzy na to, żeby wspierać na przykład gdzieś na jakimś patronajcie czy poprzez jakieś inne fundusze crowdfundingowe tych dziennikarzy, których na przykład szczególnie cenicie, czy tych, którzy przygotowują treści, które wam odpowiadają i pozwalają na to, aby zrozumieć świat. Ja też bardzo cenię, jak na przykład na Instagramie czasami widzę u niektórych licealistów, studentów, którzy po prostu prowadzą fajne, takie pogłębione profile instagramowe, które zmierzają do tego, żeby przekazywać bardzo konkretną wiedzę. Nie tylko komentować na bieżąco rzeczywistość, ale też po prostu przybliżać różne inf informacje swoim kolegom i koleżankom, które po prostu są wcześniej odpowiednio obrobione i przygotowane. Wreszcie, Taka, taka, takie zagadnienie, które jest bardzo ważne to jest oczywiście demokracja na szczeblu lokalnym oraz na szczeblu szkolnym. Ta najbliższa wspólnota jest dla nas tym probierzem, jak funkcjonuje, funkcjonują wartości demokratyczne i to jest ta przestrzeń, gdzie właśnie chociażby możemy się zaangażować albo będąc na przykład członkami Młodzieżowej Rady, i wiem, że takie rady w wielu, w wielu miejscach istnieją, ale także poprzez, nawet jeżeli nie jesteśmy członkiem Rady Młodzieżowej czy jakiegoś innego oficjalnego organu, to przecież możemy się o różne rzeczy dopytywać, możemy składać wnioski o dostęp do informacji publicznej, możemy składać petycje. Taką osobą, która swego czasu stała się symbolem walki o dostęp do informacji publicznej był Tymon Radzik. Teraz już student, ale jak był jeszcze licealistą, to naprawdę on potrafił wiele różnych instytucji na różne sposoby prześwietlić, jeżeli chodzi o poprzez umiejętne korzystanie z wolności, z prawa dostępu do informacji publicznej. Jeżeli nie wiecie, jak to zrobić, to pomocą na pewno Wam będą służyć aktywiści z organizacji, która się nazywa Watchdog Polska powtarzam Watchdog Polska, gdzie na ich stronie internetowej można znaleźć wszystkie możliwe informacje. Ale też jak myślę o demokracji na szczeblu lokalnym, to przypomina mi się moja jedna wizyta. To była taka wizyta, że przyznam szczerze, nie zawsze jest tak, że jak gdzieś przyjeżdżałem, to, to byłem tak naprawdę totalnie zaskoczony energią młodych ludzi, a mianowicie miejscowość Mrongowo. Mrongowo nam się kojarzy z piknikiem country, z piękną miejscowością na Mazurach, a okazuje się, że w Mrongowie powstała taka organizacja, która się nazywa Młodzieżowe Forum w Mrongowie, które wyobraźcie sobie, Przeprowadziło kompleksowe badania społeczne wśród swoich rówieśników, jak wyobrażają sobie oni dalszy rozwój mrągowa, jak to mrągowo powinno wyglądać, jak powinno, jak powinno funkcjonować. Trochę z takim nastawieniem, słuchajcie, no, to jest piękna miejscowość, ale dlaczego my, jak skończymy liceum i pojedziemy na studia, to my już z tej miejscowości wyjedziemy. Oraz nigdy do niej nie wrócimy. Że może to jest nasz obowiązek teraz, żeby trochę jednak się o tą rągowo zatroszczyć, że może właśnie po skończeniu studiów to będziemy chcieli tutaj żyć, a nie pozostać w jakimś, dużym, dużym mieście. I ten raport był absolutnie przepiękny, no, nawet takie proste pytania. Które miejsca w rągowie są twoimi ulubionymi? I dlaczego lubisz spędzać tam czas? I co należałoby w tych miejscach poprawić, aby było przyjemniej, prawda? I się nagle okazało, że ta perspektywa młodzieżowa jest zupełnie inna niż perspektywa burmistrza, radnego czy jakiejś innej osoby, która by nawet nie dostrzegała istnienia takich miejsc, które są ważne dla młodych mrągowian. Wreszcie odnosząc się do takich zagadnień, które stanowią wyzwanie, to oczywiście tym wielkim wyzwaniem jest pandemia, tak? Możemy różne rzeczy mówić o, o, o prawach, o naszej aktywności obywatelskiej, natomiast no, sami się teraz spotykamy nie w jakiejś ładnej sali konferencyjnej, tylko się spotykamy zdalnie, co nam daje pewne możliwości, bo prawdopodobnie nie wiem, czy byśmy byli w stanie się spotkać na taką skalę fizycznie w Warszawie. Także tutaj internet nam w pewnych rzeczach też pomaga, i to myślę, że docenimy. Ale wydaje mi się, że najważniejsze jest zauważenie, że pandemia oznacza. Nierówności społeczne, że nie wszyscy są w dobrej sytuacji w kontekście pandemii. Pandemia oznacza także odpowiedzialność za starszych. Czyli nie chodzi o tylko i wyłącznie naszą dobrą wolę i, i nasze nazwałbym to podejmowanie ryzyka, że przecież mi się nic nie stanie, bo jestem młodszy, tylko troskę o tych, którzy są starsi w społeczeństwie i którzy no niestety przed wirusem się mogą nie obronić. Ale. Ja bym dopowiedział jeszcze jedną rzecz, że jednym z, z, ważniejszych, jeden z ważniejszych problemów, który wystąpił w kontekście pandemii, to jest nierówność dostępu do edukacji. Nierówność, która już teraz występuje, ale powstaje pytanie, na ile się ona pogłębi, no bo w zależności od tego, gdzie mieszkamy i na ile są przygotowani nauczyciele, to pod względem metodologicznym to możemy mieć różny poziom edukacji. I myślę, że to nam daje różne przestrzenie do przyszłej aktywności, na przykład w kontekście wsparcia tych osób pochodzących może z terenów wiejskich, może z tych, które z rodzin wielodzietnych, z tych, które miały trochę gorszy ten dostęp do tej edukacji zdalnej, żeby później stworzyć programy, które by zapewniały wyrównanie szans dla takiej, dla takiej młodzieży, a wiem, że potrzeby są naprawdę wielkie i że one będą jeszcze z nami trwały przez wiele, wiele, wiele lat. I wreszcie na sam koniec chciałbym powiedzieć, że nie możemy uciekać oczywiście od walki o te najważniejsze wartości, ponieważ Polska przychodzi bardzo trudny okres. To jest walka o demokrację, praworządność, prawa człowieka. To nie są rzeczy obojętne. Ja się bardzo boję, że jeżeli ta walka, jeżeli ta aktualna sytuacja się będzie pogłębiać, to po prostu będziemy dążyli w kierunku krok po kroku tego społeczeństwa zamkniętego. A z perspektywy młodych ludzi, to ma jedną zasadniczą konsekwencję. Nie tylko mam na myśli tych, którzy są aktywni publicznie, którzy mogą być represjonowani, jak pan Maciek Skrapkowicz, czy pan Kacper z Opola, czy dziewczyna z Limanowej. Różne osoby, które po prostu są aktualnie moimi klientami jako rzecznika praw obywatelskich, bo muszę ich brać w obronę za ich różne aktywności obywatelskie, czego bym naprawdę się nie spodziewał 3 czy 5 lat temu. I to jest wstrząsające, że ci młodzi aktywiści mają tego typu problemy. Jeszcze może nie wiem, Janka Radziwonia bym dodał, który musiał nockę spędzić na komendzie policji za swój protest w obronie sędziego Tulei. Natomiast pamiętajmy o tym, że te wszystkie kryzysy oznaczają bardzo konkretne konsekwencje z punktu widzenia Waszych wyborów życiowych. Jak, na przykład, rozmawiam z moimi kolegami z Węgier, to wiem, że tam młode pokolenie już coraz częściej emigruje, bo nie widzi swojej przyszłości na Węgrzech, nie widzi możliwości normalnego rozwoju zawodowego. No, chyba że się ktoś zapisze, czy gdzieś zacznie współpracować z partią Fidesz. Czyli ta groźba emigracji, brak normalnego rozwoju zawodowego, opartego właśnie na tych kwalifikacjach, kompetencjach, to jest coś, co nam będzie groziło, jeżeli, jeżeli tutaj nie zostanie zahamowany ten niedemokratyczny pochód. Także zwracam na to uwagę, bo myślę, że to nie są. To, co się w Polsce dzieje na poziomie właśnie walki o niezależne sądy, to nie jest coś, co jest kompletnie neutralne dla społeczeństwa obywatelskiego. To ma swoje bardzo konkretne konsekwencje. Konkludując, chciałbym powiedzieć, że ja często jestem pytany w różnych wywiadach, w różnych moich spotkaniach publicznych o to, że w sumie nie dzieje się najlepiej w Polsce, ale ja, mimo wszystko, ale ja cały czas gdzieś tam staram się uśmiechać i często mówię, że ja mimo wszystko, mimo wszystko, wszystkich tych kryzysów jestem optymistą. I teraz właśnie przygotowując się do dzisiejszego spotkania, się tak zacząłem zastanawiać, dlaczego ja jestem, dlaczego jestem, czy bywam optymistą. Być może dlatego, że czasami jestem niezwykle zaskakiwany tym, co szczególnie młodzi ludzie potrafią zrobić. Na rzecz naszego społeczeństwa, na rzecz naszego państwa. Czasami rzeczy, które robią, są takie, że osobiście czuję się zawstydzony, że albo sam na to nie wpadłem, albo ktoś dorosły, kto mieszka w danej gminie czy w danej miejscowości, na to, na to nie wpadł i tego nie wymyślił. Że czasami aktywność młodych po prostu w sposób taki nieprawdopodobny, właśnie potrafi zawstydzić, pokazać, jaką siłę ma kreatywność i taka siła i pasja. W realizowaniu pewnych zamierzeń. I chciałbym Wam wspomnieć o trzech bardzo konkretnych osobach, które na swój sposób i na różne sposoby mnie fascynują. Dwie z tych osób poznałem, trzecią mam nadzieję, że może kiedyś poznam. Pierwsza osoba to jest pan Kacper Buldecki. Kacper Buldecki, chłopak z Brzezin, województwo łódzkie, który któregoś dnia, mając lat 19. Zaczął się zastanawiać, dlaczego ten opuszczony cmentarz ewangelicki jest opuszczony, zaniedbany i niszczeje. No i po prostu zaczął na ten cmentarz chodzić, zaczął te, przyglądać się tym nagrobkom, zaczął je powoli oczyszczać. Za chwilę się okazało, że wokół niego zgromadziła się cała grupa lokalnych aktywistów w Brzezinach, którzy po prostu doprowadzili do odnowienia i przywrócenia. Do użytkowania starego cmentarza ewangelickiego, cmentarza powojennego. I wiecie, i pamiętam, że odwiedziłem ten cmentarz, nawet pamiętam bardzo dokładnie datę, 3 listopada 2019 roku. Moja żona pochodzi z, z, z okolic Brzezin. I wiecie, co mnie najbardziej zaskoczyło, że na tym cmentarzu pojawiły się znicze. Normalnie proszę sobie wyobrazić, że ten cmentarz, który został odnowiony, Został doprowadzony do tego, że, że, że odnaleźli się potomkowie osób, które są pochowane na tym cmentarzu, które postanowiły tego 1 listopada na ten cmentarz przyjeżdżać i zapalać znicze. Czyli ta cała aktywność była nie tylko ważna dla odnowy pewnej pamięci historycznej właśnie w tych brzezinach, ale także nawet dla ludzi, którzy jeszcze gdzieś tam żyją i którzy wiedzą, że ich krewni są tam po prostu. Pochowani. I to wszystko się stało za sprawą de facto tego 19-letniego Kacpra Buldeckiego. Druga taka osoba to jest pan Michał Rogalski. Michał Rogalski, lat też 19, który 13 marca 2020 roku na swoim Twitterze napisał tak: Cytuję. Moje działania mają charakter obywatelski, jako forma sprzeciwu wobec obecnego chaosu informacyjnego. Pisz, jeżeli widzisz błąd, masz pytanie lub sugestię. Działając wspólnie możemy stworzyć jak najbardziej rzetelne źródło informacji. Otóż pan Michał Rogalski, dziewiętnastolatek, zaczął gromadzić wszystkie możliwe dane publiczne, jakie są na temat pandemii, na temat osób z wirusem, COVID-19, przypadków śmiertelnych, aktywności państwa, państwa polskiego. No i proszę sobie wyobraź, wyobraźcie sobie, że on po Kilku miesiącach był na tyle skuteczny, że się okazało, że ani Ministerstwo Zdrowia, ani Główny Inspektor Sanitarny, ani jakikolwiek instytut naukowy w Polsce, ani nawet Rzecznik Praw Obywatelskich, tak nawet powiem o sobie samym, nie gromadzi takich danych. Że on jest w zasadzie jedynym punktem referencyjnym gromadzenia kompleksowych danych na temat koronawirusa. Pan Michał Rogalski, 19-latek, zawstydził całe państwo polskie. Co więcej. W sierpniu Ministerstwo Zdrowia nawet musiało zmienić swoje różne metodologie działania, ponieważ on wykazał błędy, a w którymś momencie wręcz zaczęło zmieniać mechanizmy gromadzenia różnych danych, żeby po prostu pan Michał Rogalski nie był zbyt dociekliwy i żeby y, za dużo nie pokazał, bo po prostu obnażył różne błędy w funkcjonowaniu państwa. No, trudno sobie wyobrazić lepszy przykład y, aktywności obywatelskiej. Zresztą z, tego z tej racji kapituła nagrody imienia Pawła Włodkowica, to jest najważniejsza nagroda Rzecznika Praw Obywatelskich, która jest przyznawana przez kapitułę, w skład której wchodzą wszyscy byli rzecznicy oraz wszyscy dotychczasowi laureaci. W tym roku go odznaczyła nagrodę. No, nigdy się tak nie zdarzyło, żeby 19-latek taką nagrodę otrzymał. Zawsze to była taka nagroda dla naprawdę już dojrzałych aktywistów, działaczy, ekspertów. I wreszcie trzecia osoba, pani Krystyna Paszko, 17-latka z Warszawy, której akurat jeszcze nie miałem okazji poznać, może ją kiedyś poznam. Otóż. Dostała ona ostatnio nagrodę przyznawaną na szczeblu europejskim. Pisze o niej BBC, różne serwisy informacyjne. A dlaczego? Ponieważ 17-latka z Warszawy założyła fikcyjny sklep internetowy o nazwie Rumianki i Bratki, natomiast w sklepie tym można było nabić takie przedmioty jak kremy i żele na podpuchnięcia, potłuczenia, obrzmienia i zasinienia. I tak naprawdę Osoby, które kupowały produkty w tym sklepie, w istocie dokonywały zgłoszenia w przypadku przemocy domowej i w czasach COVID-u, w czasach lockdownu, było to niezwykle istotne, bo dzięki temu można było zwrócić się z pomocą do konkretnych, do konkretnych osób. I tutaj w jej, w jej przypadku jestem już totalnie zawstydzony, ponieważ pamiętam, że nawet z takim pomysłem do mnie dzwonił y, y, z, znaczy z potrzebą stworzenia czegoś. Podobnego, kiedyś ktoś do mnie w marcu dzwonił, ale szczerze mówiąc, no, nie mieliśmy pomysłu, jak to, jak to zrobić w biurze. I, a tu się okazało, że gdzieś jakaś bliżej nieznana, anonimowa 17-latka sama wymyśliła koncepcję, jak można tego typu akcję przeprowadzić. Niezwykle ważną, niezwykle potrzebną akcję walki z przemocą domową w czasie pandemii. I to są te trzy przykłady. I teraz, jak ja widzę te trzy przykłady, ale wiele, wiele innych osób, z którymi się spotykałem w ciągu ostatnich lat. To jestem przekonany, że młodzi obywatele nie jeden raz zaskoczą dorosłych, jak można świat wokół nas zmieniać, bo wszystko jest kwestią pomysłowości, determinacji oraz wiary, że od nas zależy, jak świat jest urządzony wokół nas. I tak długo, jak mamy przestrzeń do działania, tak długo jak mamy te prawa obywatelskie, o których mówiłem, a wciąż te prawa mamy. Co więcej, Mamy możliwość korzystania z nowych technologii, co nam daje jeszcze większe czasami możliwości działania, to naprawdę możemy osiągnąć bardzo wiele i świat wokół nas zmieniać. I mam nadzieję, że ten projekt Młodzi w Akcji Plus spowoduje, że za 2-3 lata to właśnie o Was będziemy tutaj słuchali, o Waszych sukcesach. Co więcej, być może za te dwa, pięć, siedem lat to, to wy będziecie laureatami takiego pięknego, zaszczytnego wyróżnienia, jakim jest ujęcie w rankingu Tajma 100 Next. To jest ranking najbardziej wpływowych osób na świecie przyszłego pokolenia. W tym roku został laureatem tego, tego rankingu Bart Staszewski z Polski, który walczy z tymi słynnymi strefami wolnymi od LGBT. No, Bart już nie jest młodzieżą, bym powiedział, On już ma raczej, już chyba jest po trzydziestce. Natomiast świat teraz do Was należy, są będą kolejne rankingi, kolejne, kolejne wyróżnienia, i myślę, że ktoś z Was za chwilę właśnie w tym rankingu zostanie ujęty. Ale tak naprawdę nie chodzi o rankingi, nie chodzi o zaszczyty, nie chodzi o nagrody. Chodzi o to, żeby po prostu realizować własną pasję i zmieniać świat wokół siebie i dostrzec, że jesteśmy na tej planecie w tym państwie, w naszej małej ojczyźnie nie tylko dla siebie samych, dla własnych hobby, dla własnych realizacji własnych marzeń, ale także jesteśmy po prostu częścią wspólnoty i o wspólnotę, o interes publiczny powinniśmy dbać używając naszych własnych talentów. Bardzo serdecznie dziękuję za uwagę i jak rozumiem, teraz mamy szansę na to, żeby jeszcze może chwilkę podyskutować. Tak, mamy jeszcze chwilę e, na pytania. Panie profesorze, bardzo dziękuję. za ten bardzo interesujący e, wykład. Zacznijmy może od pytania pani Dominik Majer. Ostatnio widzimy przedłużający się proces wyboru nowego rzecznika praw obywatelskich i próbę obsadzenia tego urzędu osobą, która wychodzi z ramienia opcji politycznej reprezentowanej przez partię rządzącą. Jak pan profesor widzi zakończenie tego procesu? Czy możemy mieć nadzieję, że wciąż będzie to urząd piastowany przez osobę niezależną? Tym bardziej, że nie kandyduje już Zuzanna Rudzieńska bluszcz Bardzo trudne pytanie, ponieważ oczywiście zgodnie z Konstytucją nowy rzecznik powinien zostać wybrany przez Sejm za zgodą Senatu. I ta cała procedura konstytucyjna jest po to, aby właśnie wybrać osobę, która będzie stała na straży praw i wolności obywateli i będzie po stronie obywateli, a nie po stronie władzy. No bo jak można dbać o prawa i wolności, jeżeli się jest po stronie władzy i realizuje jej interesy? Nie da rady. Po prostu to jest logicznie y, sprzeczne. Y, I y, obecnie nie wiemy nawet, kto jest kandydatem, bo ostatnio, ostatnia kandydatura pana Piotra Wawrzyka została odrzucona przez Senat. Teraz pani Marszałek jeszcze nawet chyba nie ogłosiła terminu zgłaszania nowych kandydatów. I niestety boję się tego, że moja misja na tym stanowisku zakończy się 10 marca, kiedy to zbierze się prawdopodobnie Trybunał Konstytucyjny i będzie orzekał w sprawie, czy mogę dalej wykonywać swoje zadania. Jeżeli Trybunał orzeknie, że nie mogę, to będzie to moim zdaniem złamanie Konstytucji, ponieważ ta regulacja, która pozwala mi na wykonywanie Zadań do czasu wyboru następcy jest właśnie motywacją dla rządzących, aby znaleźć kogoś, kto jest osobą kompromisu. Jeżeli w Polsce mamy setki, tysiące profesjonalistów, prawników, profesorów prawa, adwokatów, radców prawnych, doktorów nauk prawnych, naprawdę jestem w stanie sobie wyobrazić, że da radę z, tych, z tego grona wybrać osobę niezależną taką, która by była w stanie pogodzić różne wizję świata i różne opcje patrzenia na, na świat, tylko trzeba tego chcieć. Nie można traktować państwa w kategoriach tego, że każda instytucja publiczna musi stać się własnością rządzących czy musi być rządzącym podporządkowana. Także tutaj liczę na to, że jednak nastąpi jakaś próba kompromisu i znalezienia kandydata na rzecznika, który by pogodził zarówno partię rządzącą, jak i partię opozycyjne. Pan Krzysztof Grala zadał pytanie, które w zasadzie uzupełnia pytanie poprzednie. Czy nie obawia się pan profesor, że ewentualny wybór nowego upolitycznionego rzecznika spowoduje spadek zaufania czy spadek chęci do podejmowania aktywności obywatelskiej? Czy ludzie nie będą się obawiać, że, swoją że za swoją działalność spotka ich kara, a upolityczniony rzecznik nie stanie w ich obronie? Hmm. Myślę, że to trochę jest... Oczywiście istnieje takie niebezpieczeństwo, ponieważ w wielu przypadkach ja występuję w imieniu w obronie obywateli, bo mam cały czas taką możliwość. Natomiast ja głęboko wierzę w siłę społeczeństwa obywatelskiego. To znaczy w to, że nawet jeżeli nie będzie rzecznika, który jakby z mocy autorytetu państwa by wspierał różne osoby, to jednak my jako społeczeństwo jesteśmy w stanie wytwarzać mechanizmy obronne i mechanizmy solidarnościowe. Czyli myślę, że po prostu będziemy musieli w takiej sytuacji nauczyć się jeszcze lepiej wspierać osoby, które są na różne sposoby pokrzywdzone przez władzę, poprzez demonstracje, petycje, właśnie żądanie informacji publicznej, poprzez różne akcje solidarnościowe, poprzez zapewnienie pomocy prawnej. I wydaje mi się, że taki dobry przykład, jak to może wyglądać? To jest to, co się zdarzyło w zasadzie od 7 sierpnia. Wtedy mieliśmy to słynne zatrzymanie 48 aktywistów, nawet nie tylko aktywistów, po prostu osób, zwyczajnych osób, które protestowały na ulicach Warszawy w kontekście aresztowania Margo. I te osoby zostały wywiezione na posterunki policji. I teraz co się stało? Wszystkim tym osobom została zapewniona pomoc prawna ze strony adwokatów, którzy byli koordynowani przez kolektyw Szpila Kierowany przez Karolinę Gierdal. Wybitną młodą adwokatkę, która naprawdę zdobyła jakieś nieprawdopodobne umiejętności koordynacyjne i, i przekonywania swoich młodych kolegów i koleżanek, że warto zapewnić wsparcie. I proszę sobie wyobrazić, że od tego czasu w zasadzie nie było osoby, która byłaby zatrzymana na demonstracji, która nie miałaby pomocy prawnej od razu oferowanej. I obecności adwokata, radcy prawnego na posterunku policji. I nawet jak policja na różne sposoby kombinowała, żeby tych zatrzymanych rozwieść po komisariatach do Grodziska Mazowieckiego Pruszkowa, Piaseczna, Brwinowa, to za każdym razem ci adwokaci się tam stawiali. I to pokazuje, że społeczeństwo samo się potrafiło zorganizować i zapewnić wsparcie że społeczeństwo jest odważne i że się nie boi. Tak samo Myślę, że jeżeli mamy różne osoby, które są represjonowane z powodu ich słów, z powodu ich aktywności, to też one takie wsparcie uzyskają. Ale oczywiście no, to się nie dzieje samo z siebie, to wymaga pewnej, pewnego zaangażowania. I oczywiście, jeżeli nawet nie będę już rzecznikiem, to ja też w takie działania się będę gdzieś angażował na tyle, na ile będę potrafił, ponieważ uważam, że to jest też moja moja odpowiedzialność w stosunku do tych osób, które też przez tyle lat mi ufały i gdzieś na mnie mogły liczyć. Ja oczywiście nie będę już miał tego całego aparatu administracyjnego do, do, do pomocy, ale no jednak cały czas mam jakieś doświadczenie, kontakty i, i, i możliwość mówienia o różnych rzeczach i z tego po prostu będę korzystał. I też może bym powiedział, że na początku tego roku zacząłem prowadzić podcast pod tytułem Nie tylko o prawach człowieka i ten podcast między innymi też trochę temu służy, żeby wzmacniać te osoby, które są. Represjonowane, które mają problemy, albo te, które należy szczególnie docenić ze względu na ich zaangażowanie na rzecz społeczeństwa obywatelskiego. I myślę, że na przykład no miałem wielką satysfakcję, że Bart Staszewski, który był moim pierwszym rozmówcą w ramach podcastu, dwa, półtora miesiąca później dostał nagrodę właśnie tą tygodnika Time właśnie One Hundred Next. No to, tak sobie powiedziałem, mam wyczucie, tak, kto, kto jest przez świat uznawany za faktycznego, rzeczywistego lidera społeczeństwa obywatelskiego w Polsce. Mam jeszcze jedno pytanie z zakresu, właśnie dotyczące prac Rzecznika Praw Obywatelskich, pani od Pani Katarzyny Ostrowskiej. Chciałabym zapytać, jak właściwie od strony praktycznej wygląda interwencja Rzecznika Praw Obywatelskich? W jakich sprawach i w jaki sposób można się do Rzecznika zgłosić i jak następnie wygląda postępowanie w danej sprawie? Oj, to długa odpowiedź. W skrócie rzecz biorąc, można się zwrócić na różne sposoby. Czy wyśle się maila, czy list, to. To każda taka korespondencja jest rejestrowana i przetwarzana. Jeżeli chodzi o reakcję, to w zależności o, o jaką sprawę chodzi. No, czasami, na przykład, osoby proszą nas o kasację czy skargę nadzwyczajną w różnych sprawach, no to to wymaga ściągnięcia akt postępowania, analizę i to trochę trwa. I co więcej, no, staramy się do tego podchodzić bardzo tak ostrożnie, czyli składać te interwencje w tych sprawach, gdzie faktycznie doszło do rażącego naruszenia prawa. Na co dzień bardzo duża część naszej aktywności to są interwencje takie indywidualne, często dowiadujemy się o nich z mediów. No i wtedy po prostu na bieżąco staramy się reagować, pisać pisma z prośbą o wyjaśnianie danej sytuacji do odpowiednich organów władzy, czy to do policji, czy do prokuratury, do służb specjalnych, do, do sądów, do różnych organów administracji publicznej. I zazwyczaj jakby, cała zasada polega na tym, że my jesteśmy od tego, żeby nie tylko kierować się tym, co obywatele myślą, że im się stało, tylko żeby kierować się jakimś poziomem merytoryczności, to znaczy, żeby faktycznie weryfikować, czy doszło do naruszenia praw, bo czasami nasze subiektywne odczucia mogą być inne od tego, co, yy, co faktycznie się w sprawie stało. Natomiast, no, niestety, problem naszej polskiej rzeczywistości jest taki, że w ostatnich latach no, te subiektywne odczucia Obywateli się pokrywają z tym, co ja myślę. No to znaczy mamy na przykład sporo spraw dotyczących przemocy policji, naruszania praw przy okazji wolności zgromadzeń, tych wszystkich interwencji sanepidowych, nadużyć ze strony służb specjalnych, też nieprowadzenia różnych spraw przez prokuraturę. To jest myślę, że duża plaga, że teraz. Coraz często oczekujemy, że prokuratura odpowiednio zareaguje, a po prostu prokuratura przez lata, przez miesiące, lata prowadzi postępowania, do, które do niczego nie, nie prowadzą. Można też do biura się zgłosić osobiście, czy to mamy biuro w Warszawie oraz w trzech miastach w Gdańsku, w Wrocławiu oraz w Katowicach i tam na bieżąco przyjmują pracownicy. Jest także infolinia rzecznikowska. Czasami nawet bywa tak, że ja dostaję jakieś wiadomości gdzieś tam na Facebooku i później je przekazuję do, do moich współpracowników, żeby się daną sprawą zajęli. Jedyny nasz kłopot jest taki, że spraw jest coraz więcej. W zeszłym roku mieliśmy łącznie 72 tysiące skarg, wniosków i pism skierowanych do biura rzecznika. To było o 22% więcej niż w roku poprzednim, natomiast z powodów no, nazwałbym to chyba po imieniu politycznych budżet rzecznika ulega stopniowemu zmniejszaniu i w związku z tym po prostu zwiększającą się liczbę skarg muszę, musimy załatwić tym samym personelem, co no nie jest trudne, biurze, nie jest łatwe, przepraszam. W biurze pracuje 300 osób, z czego 200 osób to są prawnicy, ale no nie, po prostu nie nadążamy, nie dajemy radę z wszystkimi sprawami i czasami czas oczekiwania się po prostu przedłuża nad czym ubolewam, ale po prostu robimy co w naszej mocy, ale nie zawsze jesteśmy w stanie przekroczyć tą pewne granice, niemożliwości.